Hej, z tej strony Wspomnienia Geja i mówię do was ja. Dzisiaj oczywiście nie będzie muzyki, dlatego że nagrywam ten podcast o godzinie w pół druga. W pół drugiej. W pół drugiej. Czyli mój współlokator właśnie śpi, więc nie chcę mu jakoś szczególnie przeszkadzać. Poza tym boli mnie gardło i nie czuję się najlepiej, jeżeli chodzi o mówienie. Natomiast chcę, po prostu chcę to zrobić. Nie wiem, czy mi się uda, dlatego że komputer mi się zepsuł. Ale to nieistotne. To powiem następnym razem, jeżeli mi się uda. Lub napiszę. Dzisiaj chciałem w zasadzie zahaczyć i wprost ogarnąć temat głosowania, bo można powiedzieć, że już za chwilę będziemy głosować. Jestem pytany o to, jak zagłosuję. Męczą mnie te wszystkie posty, które widzę w grupach, jak i na profilach innych ludzi. I możecie mnie za to znienawidzić, co zaraz powiem, ponieważ jako że jestem gejem, no to teoretycznie, praktycznie należę do środowiska LGBT. I fajnie, i super, nie przeszkadza mi to. Mam natomiast z tym problem. Mianowicie, że taki, jakby to powiedzieć delikatnie, ja nie potrafię delikatnie, chyba. Chodzi o to, że środowiska, w sensie wszystkie, inaczej, wiele organizacji LGBT bardzo mocno się wzburzyły na temat tego, co powiedział pan prezydent Duda. I tak jakby wziąć jego wypowiedź w całości, to znaczy to zdanie, samo zdanie, nie wyrażenie, nie określenie, tylko zdanie, czy tam dwa zdania, w każdym razie tą jego krótką wypowiedź, w sensie z całego wystąpienia tą krótką wypowiedź odnośnie tego, jak się wyraził, że to nie ideologia, że LGBT to nie ludzie, tylko ideologia. Wypowiedziało się na ten temat wiele osób, znanych, nieznanych. Natomiast, co by nie powiedzieć, ciężko się z panem prezydentem nie zgodzić. Dlaczego? Dlatego, że spójrzcie sami. Wszystkie te wystąpienia, które są, nie mówię o tym, jak są pokazywane, bo pokazywane są różnie, w zależności od tego, kto je pokazuje. To znaczy, mam na myśli media. Albo są przychylne środowisku, możliwie przychylne, bo przychylnych to nie ma żadnych wiadomości. Albo po prostu jadą jak po bandzie po prostu. Natomiast większość z tych wszystkich wystąpień ludzi, którzy organizują czy po prostu występują. Nie mówię o ludziach, którzy są na tych demonstracjach, na tych wszystkich, jakby to powiedzieć, zgromadzeniach. Tylko mówię o ludziach, którzy wypowiadają się w imieniu właśnie osób LGBT. Poza tym, że ogólnie rzecz biorąc, osoby LGBT chcą to, żeby w sensie chcą tego i chcą doprowadzić do tego, żeby wszyscy żyli w zgodzie, nie bluźnili, nie bluzgali, nie krzywdzili się, no to jednak organizatorzy tych imprez są wulgarni. Są bardzo wulgarni. Wręcz można powiedzieć, że to, co mówią,
To jest mowa nienawiści. Dlatego, że przeklinają, namawiają do tego, żeby właśnie zrobić coś złego. A właśnie wracając do wypowiedzi pana Andrzeja Dudy, pan Andrzej powiedział jasno i bez wykorzystywania tej wypowiedzi w jakimś kontekście, w zależności od tego, jak się chce użyć, ma rację. Tyle, że źle to określił po prostu. Bo nie LGBT to ideologia. Powinien powiedzieć, że ludzie, którzy reprezentują środowiska LGBT, robią to w taki sposób, że przedstawiają ideologię. Bo istotnie tak jest. To znaczy, tak ja to widzę, tak ja to uważam. I nie uważam, że LGBT to jest ideologia i pan prezydent też tego nie powiedział. Tyle, że źle się wypowiedział. Miało to na celu, oczywiście mamy kampanię, więc wiemy doskonale, o co chodzi. Chodzi o to, żeby wzburzyć ludzi, emocje, żeby ludzie właśnie mówili o tym. To jest pewien rodzaj takim, nie wiem, jakby to powiedzieć, bo brakuje mi słów i głowa mnie boli. Ale to nie jest kwestia prowadzenia retoryki. To jest po prostu taktyka, którą się stosuje od wielu, wielu lat. I niestety możecie mnie ukamienować za to, ale to znaczy, mówię o tych, którzy bardzo mocno się będą nie zgadzać, ponieważ ślepo wierzą w to, co się im wpaja. I są jak takie chorągiewki, po prostu nie zaznają się do końca z tematem. A mimo wszystko, no, i tak będą wiedzieć swoje. No niestety. Problem jest taki, że jakkolwiek nie brać tego cytatu odnośnie nas, ludzi, to pan prezydent nie nazwał nas ludzi ideologią, tylko to, co robi właśnie większość tych przedstawicieli. No i niestety ma rację, ciężko się z tym nie zgodzić. Właśnie renderuję film i mi się tutaj wyskoczył znowu error, czyli niestety nie jestem w stanie nawet przygotować żadnego odcinka. Jestem zły, jestem poirytowany. Wracając do głosowania, bo o tym mieliśmy dzisiaj, to znaczy ja miałem o tym mówić, o tym chcę mówić dzisiaj. Na pana Andrzeja naturalnie nie zagłosuję. Martwi mnie tylko reszta ludzi, gejów, lesbijki, ich zachowania, ich wypowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że pisanie, że zagłosuję za Trzaskowskim, bo jest miśkiem, UW, cokolwiek to znaczy, albo że zagłosuję za Biedroniem, bo on ma w projekcie gdzieś tam zapisane, że będzie walczył o małżeństwa osób jednopłciowych. No widzicie. Ani jeden, ani drugi nie jest dobrym kandydatem. Dlaczego? Dlatego, że pan Trzaskowski naobiecywał już jako kandydat na prezydenta Warszawy i pomimo upływu czasu i tego, że niby teoretycznie ma czas jeszcze do końca kadencji, no to wprost proporcjonalnie nawet nie wywiązuje się ze swoich obietnic. A pan Biedroń, tak bardzo szanowany i chwalony przez środowisko LGBT, dlatego, że jest gejem, kłamał,
wielokrotnie. Inni kandydaci albo się nie liczą, albo są równie szaleni, co pan Duda. Pan Bosak wsteczni nie tylko nas, ludzi, wprowadzając oczywiste, można powiedzieć, reżim, bo to, co planuje właśnie pan Bosak, no to tak to będzie wyglądać, będziemy jak na Ukrainie, w Rosji albo w Chinach. Tak przynajmniej wyglądają jego poglądy i zachowanie i to, co mówi. Natomiast cokolwiek by nie powiedzieć i jakkolwiek by nie określać, niestety pan Hołownia najlepiej wypowiada się na temat zarówno gejów, lesbijek, jak i innych ludzi. I być może nie jest skłonny dać nam praw do tego, żebyśmy brali śluby. Okej, wypowiedział się na ten temat kilkanaście razy, jak nie więcej. Ale czy to nie jest tak, że osoby LGBT, środowisko LGBT nie chce tego, żebyśmy byli szanowani, w sensie nie z przymusu, tylko po prostu, żeby nie patrzono nas jak na dziwaków, tylko na ludzi? Nie chcemy, żeby nas traktowano normalnie? Czy ślub to jest jedyna rzecz, jaką potrzebujemy? I czy kandydaci, którzy mają to w swojej ofercie, to są jedyni, którzy mogą coś zrobić? Nie sądzę. Owszem, to jest ważne dla wielu ludzi. Może nie dla mnie, bo faktycznie ja nie jakoś, może dlatego, że jestem za młody, nie zastanawiam się nad tą kwestią. Natomiast branie pod uwagę kandydata ze względu na jego wygląd czy puste obietnice albo negowanie takiego właśnie Hołowni dlatego, że nie ma doświadczenia, dlatego, że nie działa w polityce od nie wiadomo ilu lat. Nawet gdzieś tam przeczytałem, że bo on się wyuczył jakiś kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu regułek, które wypowiada, wygłasza. A czy tak politycy nie robią? Czy inni politycy nie mówią tych samych słów, regułek, których się nauczą? Różnica pomiędzy Hołownią a innymi politykami jest taka, że przede wszystkim, przynajmniej w teorii, bo dopóki nie wybierzemy jego, to się nie dowiemy. Natomiast przede wszystkim ma plan. Niemalże od samego startu kampanii już miał u siebie na stronie przedstawione wszystkie pomysły, to jak widzi to wszystko, jak widzi kierunek swojej polityki prowadzonej jako prezydent, gdzie inni kandydaci tydzień temu dostarczyli nam na przykład informacje. Jeżeli jedyną wadą pana Hołowni jest to, że nie ma doświadczenia w polityce, które nie jest wymagane, bo on ma sztab ludzi i doradców, ludzi, którzy mają wiedzę i słusznie, że korzysta z tej wiedzy, i to, że
Nauczył się kilkunastu, kilkudziesięciu formułek. To są argumenty na to, żeby skreślić kogoś, kto prawdopodobnie jest jedyną szansą na to, żeby coś zmienić na lepsze? No to przykro mi bardzo. Po raz kolejny zawodzę się na środowisku LGBT. Po raz kolejny czuję, że środowisko, do którego poniekąd należę, jest mi obce. A szkoda. Rozumiem, że nie mamy zawsze i wszyscy takich samych celów, ale podobno nam wszystkim zależy na tym, żeby było lepiej. Wpisy i głosy różnych ludzi stanowią informację taką, że no albo wybiorą Trzaskowskiego, bo on jest misiaczkiem UW, albo zagłosują na Dudę, bo ma największe szanse, albo oczywiście na Roberta Biedronia zagłosują, który dalej będzie hipokrytą z doświadczeniem politycznym, z kłamstwami i w dalszym ciągu będzie prowadził nas, ludzi, wszystkich, zarówno gejów, jak i ogólnie środowisko LGBT, jak i osoby heteronormatywne, po prostu wszystkich obywateli będą prowadzić po prostu w jakieś niziny, zamiast prowadzić nas ku górze, zamiast się rozwijać, to będziemy po prostu wiecznie smagani batem. Kwestia tylko kwestia wyboru kandydata pomiędzy tymi trzema, bo pan Tanajno i tam pan Żółtek to w zasadzie są osoby, które się nie liczą. To są tylko kandydaci wystawieni po to, żeby być. Tak samo jak pan Jakubiak. Po to, żeby wprowadzić zamęt. Może jestem naiwny. Jako człowiek. Być może. Ale jak tak bardzo mocno szczerze ze sobą przejrzycie, poszperacie, nie ani w pisowskich, ani lewackich mediach, tylko ogólnie, sami ze sobą po prostu przejrzycie historię polityków, zarówno Dudy, zarówno Roberta Biedronia, Trzaskowskiego, jak i oczywiście Chłownik, który pomimo tego, że nie udzielał się politycznie jakoś szczególnie, to jednak informacje o tym są, jak myśli, co robi, od wielu lat pokazuje i czyni i każdy z tych kandydatów. To jeżeli przejrzycie te wszystkie materiały, odrzucając oczywiście takie postanowienie, że bo Trzaskowski musi być prezydentem UW, bo jest misiaczkiem UW, to jestem przekonany o tym, że jednak pomyślicie i wybierzecie Hołownię, bo to nie jest kolejny Kukiz, który coś tam ma, ale gaśnie, czy Korwin, tylko on jest solidnie przygotowany, solidnie przygotował każdy etap i solidnie stara się o dobro ludzi. Może bardziej będzie przychylny właśnie rodzinom, tym w normalnym, w cudzysłowie oczywiście. Tyle, że nie czarujmy się. My, jako pary
homoseksualne, nie jesteśmy w stanie dać nowego życia. Możemy stworzyć rodzinę dla dzieci z domów dziecka, czy z rodzin, gdzie jest patologia. Możemy postarać się o to, żeby zatroszczyć się o dzieciaki, być takimi nianiami, takimi dobrymi wujkami czy ciotkami, które po prostu będą się opiekować tymi bezbronnymi dzieciakami, które po prostu w tym momencie nie mają szans. Możemy pomóc im odnaleźć drogę, pomóc po prostu wyrosnąć na dobrych, mądrych ludzi. Ale jakkolwiek by nie myśleć o tym, nie patrzeć, to niestety Szymon Hołownia mówi jasno. Śluby brane oczywiście przez nas, osoby LGBT, to nie jest jedyny i główny priorytet. Bo naprawdę mamy masę problemów jako poszczególne rodziny, gospodarstwa domowe, jako państwo. Bo w tym momencie to mali i średni przedsiębiorcy, których nie stać na to, żeby zatrudnić całą armię prawników, płacą podatki. To z tych podatków właśnie jest socjal, czyli te wszystkie 500+, te wszystkie dodatki na dziecko, na mieszkanie, zasiłki dla bezrobotnych. To właśnie dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom. Żaden z kandydatów nie ma ochoty tego zmieniać. Żaden z kandydatów nie ma tak jasno określonego celu, planu. Okej, pan Trzaskowski podobno również chce oddzielić Kościół. Chwała mu za to. Ale co dalej? Pan Trzaskowski też bardzo mocno kłamie. Tak samo jak Biedroń i Duda. Z tym, że Duda już przebił wszystkie możliwe miejsca. On ma po prostu miejsce numer 1 Platinum, czy jakieś inne ultra, super, jeżeli chodzi o składanie obietnic i kłamstwa. Pan Szymon niestety na nieszczęście tych ludzi, którzy są zaślepieni propagandą, która pojawia się w mediach, jak i w telewizji, no on nie kłamie. Po prostu on nie kłamie. Próbowali już wyciągnąć na niego brudy różne. To jest jedyny kandydat, który nie kłamie. Jedyny kandydat, nad którym pan Kaczyński nie będzie mieć żadnej władzy, bo nie ma na niego żadnych akt, teczek, czy czegokolwiek. To naprawdę jest jedyna szansa. Jeżeli nie uda się Szymonowi zostać prezydentem, to nie wiem, co można innego zrobić. Ja osobiście mam różne inne problemy, teraz komputer dodatkowo, ale obiecuję, że jeżeli się okaże, że pan Duda zostanie znowu prezydentem, albo któryś z pozostałych kłamców, to wyjeżdżam z kraju. Żyłem już zarówno w Holandii, najdłużej w Niemczech i naprawdę jest lepiej. My tu w Polsce mamy lepszą opiekę dentystyczną, szczególnie dentystyczną. Za granicą, mam na myśli w Niemczech, jest ciężej o dobrego dentystę. Ale
podatki, praca, opłaty. Niektóre podatki są wyższe. To znaczy dla nich są wyższe, w sensie dla Niemców, dla mieszkańców niemieckiego państwa. Bo są klasy podatkowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najwięcej płacą single, czyli ja. I ja jako osoba, która najwięcej ma do opłaty podatków w Niemczech, będąc na żadnym stanowisku kierowniczym, będąc popychadłem, można tak powiedzieć, tak jak pracownik magazynowy, w Niemczech w fabryce zarabiałem 1300 euro na rękę. Jedzenie jest tańsze. Mieszkanie odrobinę droższe, ale w lepszym standardzie. U nas kawalerka to jest jakieś kilkanaście do 30-35 metrów, a tam dużo, dużo więcej. U nas kawalerka to jest pokój z aneksem, mikrokorytarzem, jeżeli się uda, i łazienką, a tam to jest osobny pokój, który pełni rolę salonu i sypialni najczęściej. Do tego jest kuchnia, łazienka, korytarz. Więc warunki są całkowicie inne. Lepsze niestety. I obiecuję, że jeżeli nie uda mi się, pomimo tego, że zagłosuję inaczej niż większość, bo dla mnie wygląd jakiegoś Trzaskowskiego czy innego Dudy UW mi nie robi, bo ja wybieram program, wybieram działanie przeanalizowane, to co się działo, co robili poszczególni kandydaci. Więc jeżeli moje działanie, moje staranie nie wyjdzie, no to spieprzam stąd. Lubię swój kraj, ale nie chcę tak żyć. Nie chcę być ograniczany ze wszystkim i we wszystkim. Tylko dlatego, że komuś nie podpasowało się to, że pan Hołownia jest brzydki, ma zeza, czy co tam jeszcze sobie wymyślicie. Ludzie. Przekręcanie słów również mnie nie interesuje. Dotarłem do oryginalnego nagrania, które jest w kilku miejscach. Chyba nie podlinkuję, bo nie wiem, czy jest, czy w ogóle gdzieś znajdę. Ale wystąpienie było jasne, oczywiste i po prostu ktoś krzyknął, że Duda powiedział LGBT to ideologia, bez kontekstu, bez niczego. Zrobiła się jedna wielka chryja, nikt nie pomyślał, nikt niczego nie napisał, nikt nie zaprotestował. Nawet wielcy influencerzy dali się zrobić w balona po prostu. A ja mam dość. Ja nie jestem wielkim influencerem. Nie mam miliona subskrypcji. Nie zarabiam na tym, co robię. Jeszcze. Oczywiście otworzyłem sklep dla ludzi, którzy chcą mnie wesprzeć w tym, co robię, w tym, co działam. Bo działam szczerze, uczciwie. Mam zarówno wrogów, jak i przyjaciół w tym, co robię. Jeżeli tak to można powiedzieć, określić. Ale nie zrezygnuję z siebie. A w momencie, kiedy próba zmiany
czegokolwiek, co się dzieje, co ma miejsce, nie przynosi efektu i po raz kolejny zostanę bezsilny, to ja się poddaję i po prostu wyjadę. I może ktoś inny zatęskni, w sensie za krajem, bardziej niż ja, bo mnie tu nic nie trzyma. Ale życzę wam wszystkim, żeby wam się udało. Bo żyć w chorym kraju, własnym, ale chorym kraju, gdzie demokratyczność polega na tym, że daje się władzę głupcom, otumanionym telewizją i fake newsami. Ja nie chcę tak żyć. Po prostu nie chcę tak żyć. Ja chcę coś robić. Mam sporo pomysłów, sporo możliwości. Nie chcę marnować się w kraju, gdzie nie mam perspektyw. Bo jako mały przedsiębiorca będę musiał zarabiać na darmo zjadów, którzy wolą wziąć kolejne 500+, zamiast iść do pracy, bo im się należy. I nie mówię o tym, że się nie należy, czy nie mówię o tym, że ludzie, którzy mają miliony na koncie, korzystają. Korzystają i bardzo dobrze, że korzystają, dlatego że skoro mają takie prawo, to niech korzystają. I tak sporo więcej oddają w podatkach, bo prowadzą firmy, które generują ludziom pensje, dzięki którym gospodarka jeszcze jakoś funkcjonuje. Więc jeżeli wezmą sobie jedno czy kilka 500+, choć takich 500+, to już wpłacili w podatkach dużo, dużo więcej, to super. Mam nadzieję, że podcast nie będzie za długi. Mam nadzieję, że mi się uda w ogóle go opublikować. Nie wiem. Nie wiem, czy mi się uda, bo komputer mi się właśnie zresetował znowu. Nie mogę wyrenderować żadnego filmu. Po prostu jest zepsuty. A ja nie mam kasy na części. Poza tym nie opłaca mi się go robić. Jest po prostu za stary. Jeżeli bym zrobił, to nie wiadomo na jak długo, a na nowy mnie nie stać. Także dzięki za dziś. Mam nadzieję, że udało ci się wysłuchać do końca, kimkolwiek jesteś. Zapraszam do bardzo konkretnej, rzeczowej dyskusji. Jeżeli masz pytania, wątpliwości, niezależnie jakie, ale po prostu pozostaw komentarz. Postaram się zamienić z tobą kilka zdań, jeżeli zdążę. Bo niestety też muszę się wygrzebać z gówna. Mam sporo na głowie. Także pa. I pamiętajcie, say no to hate.